Cześć, witajcie. Firma Google zaprezentowała dziś nowe smartfony z serii Pixel 9. Nowe Pixele debiutują oczywiście z aktualnym systemem Android 14, inteligentnym asystentem Gemini i znanymi już z wcześniejszej generacji funkcjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję. Podobnie jak wcześniej, producent zapewni aktualizację systemu oraz zabezpieczeń przez kolejnych 7 lat. A teraz popatrzmy już na smartfony. Pixel 9 otrzymał OLED-owy wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala, rozdzielczości Full HD oraz częstotliwości odświeżenia regulowanej od 60 do 120 Hz. Ekran wyświetla 16 milionów kolorów i osiąga szczytową jasność do 2700 nitów, natomiast typowa do 1800 nitów. Ekran chroni szkło Gorilla Glass Victus 2, zaś w ekranowym otworku schowano aparat do selfie o rozdzielczości 10,5 megapikseli z autofokusem i przysłoną 2.2. Główny aparat fotograficzny ma z kolei 50-megową matrycę o rozmiarze 1x1,31 cala, przysłonę 1.68 oraz optyczną stabilizację obrazu, jak również wsparcie w postaci 48-megapikselowego aparatu szerokokątnego z matrycą 1,255 cala i przysłoną 1,7 oraz polem widzenia 123 stopni. Sercem smartfonu jest procesor Google Tensor G4 wspierany przez dodatkowy układ do obsługi zabezpieczeń Titan M2, 12 GB pamięci operacyjnej i zasilany akumulatorem o pojemności 4700 mAh, ładującym się przewodowo z mocą 45 W oraz indukcyjnie. Smartfon ma też głośniki stereo, NFC oraz czytnik linii papilarnych, zaś jego obudowę odporności na działanie pyłu i wody na poziomie IP68 opartą metalową ramkę, z tyłem również podobnie jak front pokrytym szkłem Victus 2. Obudowa występuje w kolorze porcelanowym, seledynowym i peoniowym, a Pixel 9 z pamięcią 128 GB kosztuje 4049 zł. Model z pamięcią 256 GB kosztuje z kolei 4499 zł. Z kolei w modelu Google Pixel 9 Pro znajdziemy 6,3-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1280x2856 pikseli i odświeżaniu w zakresie od 1 do 120 Hz. Typowa jasność sięga 2000 nitów, a szczytowa 3000. Bateria jest taka sama jak w modelu bazowym. Zastosowano również ten sam procesor, ale dodano mu 16 GB pamięci operacyjnej. Aparat do selfie ma już 42 megapiksele i przysłonę 2.2 oraz niezmiennie autofokus, natomiast na tyle umieszczono z kolei 3 aparaty, przy czym główny i szerokokątny są takie jak w podstawowym modelu, natomiast trzeci ma z kolei teleobiektyw o przybliżeniu 5 razy, przysłonie 2.8 i 48-megapikselową matrycę. Obudowa niezmiennie wykonana jest z metalu i szkła Victus 2, a kolory do wyboru to obsydian, porcelana, zielono-szary oraz różowy kwarc. Smartfon ten występuje w aż 4 wariantach. 128 GB za 4949 zł, 256 GB za 5349, 512 GB za 5949 i 1 TB za 7349. Największy i najlepiej wyposażony model w serii to Google Pixel 9 Pro XL. Zachowuje oczywiście styl i materiały obudowę znane z omówionych wcześniej modeli. Podobnie zachowuje również ten sam procesor zestawiany z pamięciami w wachlarzu identycznym z modelem Pro. Tu jednak przekątny ekranu rośnie do 6,8 cala, a jego rozdzielczość do 1344x2992 piksele. Pojemność akumulatora rośnie z kolei do 5060 mAh, ale moc ładowania pozostaje bez zmian. Podobnie bez zmian mamy ładowanie indukcyjne oraz brak ładowarki w komplecie, natomiast zestaw aparatów fotograficznych jest taki sam jak w modelu Pro. Podobnie wyglądają również kolory obudowy do wyboru, a jeżeli chodzi o wersje pamięciowe, znów mamy 128, 256, 512 GB oraz 1 TB za odpowiednio 5399, 5799, 6399 oraz 7599 zł. Na deser pokażę Wam smartwatch Google Pixel Watch 3, występujący w dwóch rozmiarach z obudową z aluminium w kolorze matowej czerni, srebrnym lub matowym zielono-szarym ze silikonowymi paskami. Obudowa jest szczelna zgodnie z wymogami klas 5 atmosfer oraz IP68. Wersja 45 mm waży 37 gramów, natomiast model 41 mm 31 gramów. Oba zegarki mają wyświetlacze AMOLED o jasności od 1 do 2000 nitów ze szkłem Gorilla Glass 5, a także moduły LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi oraz NFC.
Zegarki pracują w oparciu o system Wear OS 5.0, wykorzystując procesor Qualcomm SW5100 oraz koprocesor Cortex M33 wspierany przez 2 GB pamięci operacyjnej SDRAM i 32 GB pamięci flash typu eMMC9. Model 45 mm ma akumulator o pojemności 420 mAh, zapewniający do 24 godzin pracy z włączonym Always On Display albo 36 godzin pracy w trybie oszczędnościowym. W modelu 41 mm jest z kolei akumulator 307 mAh, ale oferujący podobne osiągi co model większy. Pixel Watch 3 w rozmiarze 41 mm kosztuje 1699 zł, zaś w rozmiarze 45 mm 1949 zł. Jak podobają Wam się nowe propozycje Google? Piszcie w komentarzach, a ja już Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!